Wyrok w sprawie zabójstwa zapadł na posiedzeniu w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach. Postanowienie zapadło po 3 dniach rozpraw przed Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich. Toczyło się ono za zamkniętymi drzwiami, zgodnie z regułami przyjętymi dla spraw z udziałem nieletnich. Sąd na podstawie zeznań świadków i nadesłanych opinii ustalał okoliczności śmierci nastolatki. W postanowieniu potwierdził, że to Kacper zabił Patrycję, a wcześniej z nią współżył. Nie był to proces karny. Sprawa toczyła się w oparciu na przepisach ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Pokrzywdzeni rodzice zamordowanej nie mogli w takim postępowaniu być oskarżycielami posiłkowymi, jak w sprawie karnej, mogli natomiast uczestniczyć w rozprawie. W czwartek w sądzie byli zarówno rodzice Patrycji, jak i Kacpra. Sam Kacper po wysłuchaniu postanowienia wybuchł płaczem. Płakali też jego rodzice i matka Patrycji. Jak zginęła Patrycja? Nastolatka została zamordowana na początku tego roku. Jak wynika z ustaleń postępowania, dziewczyna była w ciąży z Kacprem. Po zatrzymaniu przez policję chłopak przyznał się, że pozbawił ją życia. Został umieszczony w schronisku dla nieletnich. Zabójstwa dokonał dzień przed swoimi 15 urodzinami. Przez to nie mógł odpowiadać przed sądem jako osoba pełnoletnia. Patrycja zniknęła 12 stycznia. Szukała jej rodzina, znajomi oraz kilkudziesięciu policjantów z Piekar, Bytomia, Knurowa i Komendy Wojewódzkiej w Katowicach. Ciało odnaleziono następnego dnia na terenie nieużytków w Piekarach Śląskich. Dziewczyna miała wiele ran zadanych ostrym narzędziem. Zgodnie z ogólnymi zasadami kodeksu karnego, za przestępstwo nie odpowiada osoba, która nie ukończyła 17 roku życia, ale w wyjątkowych sytuacjach, np. zbrodni zabójstwa, gwałtu zbiorowego lub porwania, do odpowiedzialności karnej może być pociągnięty już 15 latek. Kara dla nastolatka. Wobec nieletnich sąd może orzec środki wychowawcze, np. umieszczenie w zakładzie poprawczym, a wcześniej, do zakończenia całej procedury, w schronisku dla nieletnich. Jeśli czwartkowe postanowienie się uprawomocni, Kacper opuści zakład poprawczy najpóźniej po ukończeniu 21 roku życia. Wówczas wykreśla się wszystkie wpisy w rejestrze karnym, taka osoba ma czystą kartę. Są też procedury, które pozwalają na warunkowe zwolnienie z zakładu poprawczego przed ukończeniem 21 roku życia. Cieszymy się, że jesteś z nami. Zapisz się na newsletter Onetu, aby otrzymywać od nas najbardziej wartościowe treści.